Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał w ramach Okiem Awiznosza z Olsztyna. Lecimy sobie tutaj od Olsztyna Głównego, od głównego krańca tramwajowego w tym mieście do zajezdni tramwajowej i na tym odcinku powstał fragment lorowiska tramwajowego, który jest całkowicie niewykorzystywany przez wszystkie linie tramwajowe z pasażerami, tylko w ramach tylko wyłącznie dojazdu do samej zajezdni tramwajowej. Natomiast w dzisiejszym odcinku powiem Wam o fenomenie tego systemu tramwajowego, gdyż jest to jedyny system tramwajowy, który został aktywowany w Polsce. Żadne inne miasto nie miało przywróconego ruchu tramwajowego, gdzie zostałoby już zlikwidowane wcześniej. Tutaj tramwaje po równo prawie 50 latach właśnie wróciły do tego miasta i to jest faktycznie fenomen, jeżeli chodzi o całą skalę Polski. Natomiast na wstępie najpierw wam opowiem o nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej, która tutaj została wybudowana w ramach właśnie budowy tramwajów. Co ważne, tramwaje tutaj funkcjonują od 2015 roku, jeżeli jesteście ciekawi, więc faktycznie, to jest niedawno. Ten system tramwajowy nawet jeszcze nie ma 10 lat, więc taka ciekawostka. Już miał jeden z największych swoich systemów, już miał jeden z największych etapów rozbudowy, w ramach którego między innymi powstał ten tutaj rozjazd na dole. Natomiast o tym wszystkim w dzisiejszym filmie. I zaczniemy sobie od właśnie zajezdni tramwajowej, którą w tym miejscu widzimy. Jest to wspólna zajezdnia tramwajowo-autobusowa MPK Olsztyn i najpierw oczywiście w tym miejscu była tylko łącznie zajezdnia autobusowa. W ramach rozbudowy powstała najpierw jedna hala zachodnia po prawej stronie, którą teraz widzimy, i następnie w ramach budowy tramwaju do Pieczewa powstała wschodnia hala dla wszystkich tramwajów po lewej stronie. W obydwu halach mieszczą się aktualnie wszystkie tramwaje, które są w ramach olsztyńskich tramwajów. Jest ich dokładnie 27. Wszystkie są oczywiście całkowicie niskopodłogowe. Wszystkie również są całkowicie dwukierunkowe. W sumie nie wiem, co by oznaczało niecałkowicie tramwaj dwukierunkowy, no ale wiecie, co mi chodzi mniej więcej. I to są dwa typy tramwajów. Zostały wprowadzone w dwóch etapach. Jeden w 2015 roku Solaris Tramino, a następnie w 2021 roku zostały wprowadzone kolejne tramwaje. Tramino mamy 15, a w samej panoramy mamy 12. Drumslar Panorama, taka jest dokładnie nazwa, mam nadzieję, że jakoś strasznie tego nie przekręciłem. Te dwa typy tramwajów całkowicie się uzupełniają w całym mieście, chociaż te nowsze są trochę dłuższe, no i w ten sposób jest 27 tramwajów, które obsługuje aktualnie wszystkie linie tramwajowe. Oczywiście wiadomo, że w ramach budowy kolejnych etapów nowych tras tramwajowych trzeba będzie to wszystko rozbudować, wybudować więcej miejsc na postoje dla tych tramwajów, jak i również zakupić właśnie więcej tramwaju. Same hale mają tutaj oczywiście wszystkie najważniejsze elementy, które są potrzebne do obsługi tych tramwajów codziennie, czyli oczywiście serwisy, jak i również myjnia. Myjnia znajduje się w nowej hali wschodniej, którą teraz widzimy po prawej stronie. Mało tego, ta myjnia jest ciekawa, gdyż posiada część dla autobusów i tramwajów. W skrócie, tam może wjechać i umyć się nie tylko włącznie tramwaj, ale również autobus. Oczywiście wiadomo, że programy są przygotowane właśnie pod wszystkie pojazdy, które z tego korzystają, natomiast ja nie kojarzę, jeszcze powiedziawszy, żadnej zajezdni tramwajowej, żadnej myjni, która byłaby przystosowana zarówno dla autobusów, jak i tramwajów w Polsce. Ale dajcie mi znać może w komentarzach, może się mylę. Z kolei tutaj możecie jeszcze zobaczyć, że dookoła całej nowej hali znajduje się taki jeden tor. On pierwotnie miał się ciągnąć dookoła całej zajezdni, natomiast ze względów najprawdopodobniej kosztowych zostało to trochę skrócone i kończy się aktualnie Koziołkiem i jest to oficjalnie jako tor próbny do hamowania. Testowania, oczywiście hamowania. Jak widzicie, tak wygląda cały układ torowy, jeżeli chodzi o całą zajezdnię tramwajowo-autobusową. Wyjazdy są w jednym kierunku, więc cały też wyjazd jest tylko wyłącznie w kierunku stacji kolejowej Olsztyn Główny. Wszystkie tory tramwajowe, postojowe są aktualnie tutaj całkowicie zadaszone, więc nie ma właściwie żadnej możliwości, żeby tramwaj stał pod chmurką. Ten tor testowy, który widzieliście na początku, nie jest przewidziany na razie jako tor właśnie postojowy. To jest bardzo dobra informacja. Oczywiście wszystkie hale są też zamykane, nie są tylko łącznie zadaszone, również są zamykane wielkimi wrotami z jednej i z drugiej strony, chociaż tego, jak widzicie na załącznych obrazkach, zbytnio nie widać. O, tutaj po prawej stronie teraz widzicie faktycznie zamknięty wyjazd. Więc tak to wygląda właśnie w tym miejscu. Dosyć dobra informacja, jeżeli chodzi o ten cały obiekt. Tu też przy okazji widzimy jeszcze silos na piasek, który też jest oczywiście niezbędny do obsługi ruchu tramwajowego w całym mieście. Ale dobrze, opowiadałem Wam już trochę o samej zajezdni tramwajowej, która była właśnie budowana w dwóch etapach w ramach budowy tramwaju do Pieczewa i w ramach budowy całego systemu tramwajowego. Natomiast może powiem Wam teraz trochę więcej o samej historii, tej przed likwidacją i tej po tym 2015 roku, właściwie trochę wcześniej nawet.
To tak, sam system tramwajowy w Olsztynie powstał już jakiś ładny czas temu, bo pierwszy tramwaj, a właściwie pierwsze plany, żeby tramwaj się pojawił, pojawiły się w 1905 roku. 25-tysięczny Olsztyn wtedy był, pojawił się właśnie pomysł, aby wybudować trasę tramwajową. I parę lat później, bo dokładnie 2 lata później, powstała pierwsza trasa tramwajowa o prześwicie 1000 mm. W ten sposób powstała pierwsza trasa tramwajowa właśnie z Olsztyna Głównego, ze stacji kolejowej do centrum miasta, która była trochę oddalona. W ten sposób właśnie pierwsza nowa linia pojechała, numer 1. Później też została wtedy uruchomiona druga linia tramwajowa na trasie trochę innej, a mianowicie 1 maja Jakubowo. Obydwie trasy tramwajowe nie były jakieś strasznie długie, bo pierwsza linia miała 2,3 km, druga miała długość 2,4 km, natomiast co ważne, później oczywiście etapowo te trasy tramwajowe zostały trochę wydłużone. Natomiast sam system tramwajowy wtedy nie był jakiś nie wiadomo jak długi. Aktualnie sieć tramwajów w Olsztynie ma już o wiele dłuższą trasę tramwajową na całej długości, więc o tym też warto pamiętać. Pierwotnie tramwaje były bezpłatne całkowicie, dopiero później pojawili się konduktorzy, bo w 1910 roku wprowadzono bilety i konduktorów, więc to też taka ciekawostka, że pierwotnie te tramwaje były bezpłatne, ale później też te tramwaje już w nowe, po 2015 roku, też miały okazję być parę razy bezpłatne. Z kolei w kolejnych latach oczywiście te trasy tramwajowe wydłużano. Linia tramwajowa numer 1 w 1934 roku jeździła co 7,5 minuty, a linia tramwajowa numer 2 jeździła co 15 minut. Średnia prędkość komunikacyjna tramwaju wynosiła mniej więcej 11,5 km. 2 stycznia 1939 roku MZK prowadziło próbne połączenie omnibusowe, których trasa zaczynała się w centrum miasta, a prowadziła do osiedla Mazurskiego. Oczywiście wiadomo, że jak wojna, to wszystko zostało zniszczone i całkowicie spłonęło, więc nic dziwnego, że wtedy też tramwaje nie funkcjonowały, ale później zostały odbudowane z dobrych informacji i wtedy też tramwaje zaczęły ponownie jeździć. Mimo wszystko nie były to długie trasy tramwajowe i nie jeździły jakoś nie wiadomo jak strasznie często, bo 30 kwietnia 1946 roku właśnie uruchomiono pierwszą powojenną trasę tramwajową od Jeziora Długiego do Dworca Głównego, natomiast tramwaje jeździły co 54 minuty, a ich długość, jeżeli chodzi o całą trasę tramwajową, wynosiła 3 km i 280 metrów, więc też to nie było nie wiadomo jak długie. Później pojawiły się też w samym Olsztynie trolejbusy, więc było połączenie i autobusów, i tramwajów, i trolejbusów, więc trochę tutaj w tym miejscu funkcjonowało, natomiast trochę później, trochę gorzej to już wszystko wyglądało, a mianowicie w 1959 roku łączna długość komunikacyjna, jeżeli chodzi o wszystkie komunikacje autobusowe i tramwajowe, wynosiła 43 km. Dla tramwajów to było 6 km, funkcjonowało 8 linii, z czego 2 były tramwajowe i przewieziono 16 milionów pasażerów. 6 lat później, 20 listopada 1965 roku, zlikwidowano komunikację tramwajową w Olsztynie. I od tamtego czasu pojawiały się oczywiście pomysły, żeby tramwaje przywrócić w Olsztynie i taki największy faktycznie pomysł, który został już zrealizowany, pojawił się w 2006 roku, żeby przywrócić ruch tramwajowy w tym właśnie mieście. No i co ja mogę powiedzieć? Pierwsza trasa, jaka była zaplanowana, była właśnie z Jarot do Dworca Głównego o długości 10,5 km, więc już widzimy, że pierwsza trasa tramwajowa, która była zaplanowana, byłaby o wiele dłuższa. Ruch tramwajowy miał ruszyć w 2010 roku, więc oczywiście, jak możecie domyślać, trochę nie udało się utrzymać tych terminów. Natomiast to ważne, sama pętla tramwajowa, którą przed chwilą widzieliście przy Olsztynie Głównym, jest trochę inna niż takie tradycyjne pętle tramwajowe, które możecie spotkać w innych miastach. To też jest sam symbol, jeżeli chodzi o Olsztyn, bo Olsztyn ma zupełnie inny system tramwajowy niż wszystkie inne systemy w Polsce, gdyż jest to jedyny system tramwajowy, który nie posiada pętli tradycyjnej, gdzie tramwaj robi kółeczko i wyciąga się w drugim kierunku, tylko nie ma trochę inny system, a mianowicie terminale krańcowe i w ten sposób tramwaje zmieniają swój kierunek, więc to też trochę jest inna sytuacja niż zazwyczaj jak to ma swoje miejsce. Mało tego, jest to jedyny system, który ma całkowicie tylko łącznie tramwaje dwukierunkowe, co jest właśnie też powodem właśnie tego, że tramwaje mają tylko łącznie terminale krańcowe, jak tutaj pod Wysoką Bramą. No i oczywiście sam rozstaw torów też tutaj jest zupełnie inny, bo jak pewnie jeszcze pamiętacie, powiedziałem, pierwotnie tutaj tramwaje miały prześwit 1000 mm,
Teraz ten prześwit jest najszerszy w całej Polsce, bo to jest 2,5 tysiąca milimetrów, więc też tramwaje dzięki temu są trochę bardziej pojemne, no i też więcej miejsc siedzących można było dzięki temu w tych tramwajach zmieścić. Więc to jest faktycznie zupełnie inna część, jeżeli chodzi o ten system tramwajowy. Ale dobrze, przejdźmy sobie do tego faktycznie, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nowy system tramwajowy i jak to dokładnie szło krok po kroku. Jeszcze może z ważnych informacji, tutaj jesteśmy pod wysoką bramą, powiem wam, że faktycznie w 2006 roku dzięki staraniom Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Olsztynie udało się postawić tramwaj w tym miejscu, gdzie teraz tramwaje już funkcjonują, jak widzicie na tych ujęciach. Właśnie pod wysoką bramą drugi raz tramwaj stanął, dzięki czemu można było po niego popatrzeć i nawet do niego wejść. Został wyremontowany wspólnymi siłami przez KMKM i MPK Olsztyn. Więc taka też ciekawostka. Oczywiście tramwaje tutaj pod wysoką bramę dojechały dużo później, bo de facto na tą pętę krańcową, którą teraz widzimy, dopiero rok temu, w 2023, natomiast może przejdźmy do tego, jak to faktycznie wyglądało krok po kroku, a mianowicie w 2009 roku, co się działo? Wtedy ujawniono wyniki studium, w którym wykazano, że przywrócenie ruchu tramwajowego w tym mieście jest preferowane i przydałoby się, żeby faktycznie tak również się w tym miejscu wydarzyło. I dlatego też wtedy rozpoczęto wszystkie prace przy tym, żeby tramwaj ponownie uruchomić w tym mieście. Główny plan oczywiście to było dowożenie wszystkich osób do centrum miasta z największych osiedli, jeżeli chodzi o rejony peryferyjne Olsztyna. Też przy okazji dojazd do głównych elementów przemysłowych, które się znajdują w samym mieście, ale to bardziej budowa drugiej trasy tramwajowej, którą teraz widzimy na Pieczewo. 30 marca 2011 roku otwarto oferty wyprzetargu na budowę nowej trasy tramwajowej. Koszt łączny był wtedy na 321 milionów złotych, jeżeli chodzi o kosztorys, no i wtedy zawarto pierwszą umowę. Natomiast budowa rozpoczęła się finalnie 1 marca 2012 roku, a de facto rozpoczęła się 12 września 2012 roku. Ale ze względu na to, że terminy realizacji różnych etapów faktycznie nie przekładały się na to, jak faktycznie budowa wyglądała, dlatego też prezydent miasta odstąpił od tej umowy i 9 sierpnia 2013 roku została zerwana ta umowa, jeżeli chodzi o budowę tej pierwszej trasy tramwajowej. Następnie została podzielona ta cała inwestycja na 5 odcinków. 4 odcinki były odcinkami takimi tramwajowymi, jeżeli chodzi o faktyczną część tramwajową, natomiast jeden odcinek to była zajezdnia tramwajowa, która też miała być wybudowana w ramach tej inwestycji. Jeden odcinek D został skrócony względem tego, jak to było pierwotnie planowane, bo tylko łącznie do 11 listopada tramwajowa miała dojechać, a nie do wysokiej bramy, w związku z tym, iż konserwator zabytku właśnie chciał sprawdzić dokładnie, jak wyglądają stare ruiny wysokiej bramy, które aktualnie są tam odkopane. W związku z czym nie pozwolił na budowę wtedy trasy tramwajowej, a ze względu na to, że środki z Unii Europejskiej musiały być całkowicie zakończone i rozliczone do końca 2015 roku, zrezygnowano z tego etapu na rzecz wybudowania tego odcinka trochę później. I tak też również właśnie się stało w poprzednim roku. No i tak trasa tramwajowa udało się właśnie ogłosić przetargi pod koniec 2013 roku. W połowie 2014 roku wymieniono wykonawców poszczególnych części, jeżeli chodzi o poszczególne odcinki. Jeżeli chodzi o sam fragment, ten właśnie, który był wycofany, jeżeli chodzi o budowę, czyli właśnie brak budowy trasy tramwajowej do wysokiej bramy, tylko do tymczasowego krańca na 11 listopada, nastąpił dopiero 11 sierpnia 2013 roku. Więc możecie tutaj zobaczyć, że inwestycja musiała być gotowa do 2015 roku, a dopiero stwierdzono, że skróci się całą tą inwestycję dopiero mniej więcej w połowie 2013 roku, więc jak widzicie, że faktycznie czas i nóż na gardle, jeżeli chodzi o te środki, był dosyć wysoki, a przypomnę tylko łącznie, że jeżeli to nie byłoby rozliczone właśnie do końca tego roku, to wtedy też po prostu wszystkie środki by przypadły, które były dofinansowane w ramach środków z Unii Europejskiej. Natomiast co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, co faktycznie się wydarzyło trochę później, bo 6 grudnia 2015 roku, znaczy inaczej, może po kolei. Najpierw na przełomie października i listopada 2015 roku zakończyła się budowa całej trasy tramwajowej. Następnie 6 grudnia 2015 roku był otwarty dzień na zajezdni, jak i również był pierwszy przejazd tramwajowy w Olsztynie. Na razie na torowisku technicznym pomiędzy Dworcową a ulicą Towarową, na odcinku, gdzie aktualnie teraz tramwaje liniowo nie jeżdżą. A następnie 19 grudnia, chwilę przed świętami Bożego Narodzenia, została uruchomiona pierwsza linia tramwajowa, numer 1, z Wysokiej Bramy do Kanta.
i następnie 27 grudnia uruchomiono linię tramwajową numer 2, dworzec główny Kanta, a 31 grudnia uruchomiono trzecią linię tramwajową z dworca głównego do uniwersytetu. No i tak też również wyglądał cały system budowy pierwotnie całej tej inwestycji. Następnie w 2016 roku rozpoczęto pracę nad w 2016 roku trochę zmieniono rozkład jazdy, aby te linie tramwajowe były lepiej zorganizowane, jeżeli chodzi o dostosowanie się tego, co faktycznie jest w rozkładzie jazdy i żeby po prostu mogły dojechać na czas, a w kolejnych etapach oczywiście rozpoczęto pracę i myśli nad dalszą trasą tramwajową właśnie na Pieczewo. I tak też w 2 czerwca 2021 roku podpisano umowę na budowę tej i owej trasy tramwajowej razem z docelową pętlą właśnie pod Wysoką Bramą, czyli ze Starego Miasta do Pieczewa. W 2021 roku, dokładnie w lipcu, rozpoczęła się jej budowa. Planowane zakończenie było w 2023 roku, natomiast oczywiście to się nie udało. Z ważnych elementów jest też to, że podczas tej budowy linia tramwajowa numer 3 została zawieszona mniej więcej na pół roku, od stycznia, nawet dłużej, od stycznia 2022 roku tramwaje linii 3 zniknęły z miasta i wróciły dopiero we wrześniu 2023 roku. Z kolei 14 grudnia 2023 roku wydłużono linię tramwajową do Wysokiej Bramy, czyli do krańca już do celowego. Czym się różnił kraniec tymczasowy od docelowego? Tymczasowy kraniec miał tylko łącznie jeden tor, a docelowy ma dwa tory, więc tam tramwaje mogą się po prostu wymieniać. No, natomiast tak czy siak to ma ten krótki jest odcinek, gdzie tramwaje jadą po jednym torze. Z ważnych elementów jest też to, kiedy faktycznie tramwaje już dojechały do Pieczewa, a mianowicie to się wydarzyło 30 grudnia 2023 roku. Pierwszy tramwaj linii 4 z Pieczewa do dworca głównego wyjechał, a natomiast 1 stycznia 2024 roku, czyli de facto w tym roku, został uruchomiony kolejny odcinek tramwajowy, a właściwie kolejna linia tramwajowa numer 5 z Pieczewa do Wysokiej Bramy. I tak teraz jest tutaj trochę tych linii tramwajowych 1, 2, 4 i 5 i to wszystko funkcjonuje właśnie w tym mieście. No i oczywiście też jest również linia tramwajowa numer 3. W dalszych pracach i w dalszych planach oczywiście jest też wydłużenie kolejnego odcinka tramwajowego. Tam, gdzie już aktualnie znajdują się te zjazdy na nowej trasie tramwajowej na Pieczewo, dzięki czemu część tras tramwajowych się połączy, a najważniejszym elementem będzie też wybudowanie nowego krańca tymczasowego, no, głównego krańca mimo wszystko. Osiedle Generałów na takim odcinku właśnie ma być wybudowana nowa trasa tramwajowa przez całe osiedle Jaroty przez ulicę Wilczyńskiego z połączeniem z aktualną trasą tramwajową na ulicy Tadeusza Polskiego. No i tam jeszcze trasa właśnie będzie jechać kawałek dalej do osiedla Generałów i wtedy też się pojawi trochę więcej tras tramwajowych i pojawi się mniej więcej docelowy układ, jeżeli chodzi o te wszystkie trasy. Dalej w kolejnych etapach jest wydłużenie trasy tramwajowej, która aktualnie się kończy przy Uniwersytecie i właśnie wydłużenie tej trasy tramwajowej do samych akademików i do samego Centrum Kongresowego i w kolejnych oczywiście etapach też jest wydłużenie, a właściwie połączenie nowych tras tramwajowych na ulicy Dworcowej, czy też właśnie do Michelina Polska, które jest tam planowane w ramach trasy tramwajowej wzdłuż samej zajezdni tramwajowo-autobusowej. Więc trochę historii, trochę ciekawostek o tramwajach w Olsztynie wam teraz powiedziałem, a teraz jak zawsze jedną informację a propos Okiem Awiznosza dla was. Dzisiaj jestem w Olsztynie, a gdzie pojadę za miesiąc? To zależy tylko i wyłącznie od siebie i od was wszystkich. Piszcie w komentarzach propozycje swoich miast. Następnie miasta, które się najczęściej będą pojawiać, wybiorę i będziecie mieli sondaż na panelu społeczności na YouTubie. I wtedy wy wybierzecie, gdzie pojadę w ramach kolejnego odcinka Okiem Awiznosza. Tymczasem wracamy do podsumowania tego filmu. No i to było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że taki film o tramwajach w Olsztynie wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was również do zostania Patronami Awiznosza, patronite.awiznosz. I przy okazji przypominam wam, że przyjechałem tutaj do Olsztyna dzięki właśnie mojemu partnerowi kanału, którym jest Koleo. I również zachęcam was do korzystania z tej aplikacji. Wygodnie można kupować bilety Intercity na przykład na połączenia w całej Polsce. Natomiast z ważnych elementów to jest to, że to jest ostatni film z Olsztyna, więc teraz faktycznie czekam na wasze komentarze, gdzie chcielibyście, żebym pojechał w ramach kolejnego Okiem Awiznosza. Miejmy nadzieję, że mi się jeszcze uda pojechać do tego miasta, może na koniec maja 2024. Mówię może, bo wiecie jak z tymi odcinkami jest, tym bardziej, że mam teraz dużo rzeczy jeszcze na głowie do zrealizowania w ramach innych rzeczy niepowiązanych z kanałem, ale może się uda. Jeszcze będzie jeden taki film już mniejszy w ramach shorta o Olsztynie,
zachodnim, o tym przystanku, stacji kolejowej, która się tam znajduje. No i już tyle będzie, faktycznie zakończymy te wszystkie tematy olsztyńskie. Natomiast zgodnie z tym, co pisaliście w komentarzach, czekam na ten kolejny odcinek tramwaju, który będzie tutaj budowany i raz może na kwartał będę się tutaj pojawiać i będę nagrywać filmy z tej inwestycji, żebyście też wiedzieli, co tu się dzieje w Olsztynie. A nie jest tutaj dużo tych inwestycji, które jest planowane i raczej nie są aż tak bardzo pokaźne. Ja dzięki mojej współpracy z Koleo raczej na spokojnie będę mógł tutaj przyjeżdżać i nagrywać jeszcze taką jedną inwestycję z zupełnie innej części Polski niż zazwyczaj. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Miejmy nadzieję, że jutro już się pojawi w końcu ten film z STP Karolin, a w kolejnych dniach oczywiście również zajezdnia tramwajowa Anopol, jak i również inne inwestycje jak ulica Suwak w Warszawie. No i te wszystkie inwestycje oczywiście już są nomane z Warszawy. No i mazowieckie inwestycje też tutaj są realizowane, jak m.in. tunel w Teresinie, czy wiadukt na granicy Pruszkowa i Piastowa. No i rzecz jasna, za chwilę mamy oddanie do użytku tramwaju na Gagarina, więc też trzeba się przygotować na wielkie otwarcie, które najprawdopodobniej wydarzy się w najbliższy poniedziałek. Więc może się domyślać, że będzie z tego live'ik rano, około 5 nad ranem. A, no jeżeli słyszeliście, że jeszcze gorzej mówię niż zazwyczaj, dlatego że cały czas jestem niestety chory. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, skąd te wszystkie informacje wyciągnąłem, bo oczywiście w Olsztynie nie mieszkam, więc tylko wszystko musiałem przygotować, no to większość informacji wyciągnąłem z dwóch stron, mianowicie z Wikipedii o tramwajach w Olsztynie, jak i również z samej strony internetowej Olsztyńskie Tramwaje, którą ponownie Wam oczywiście polecam, bo tam jest dużo ciekawostek i zdjęć, i nawet filmów o właśnie tym systemie tramwajowym w tym mieście. Do zobaczenia. Cześć!